Cześć, cześć, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Crusaders Kings 3. Moi drodzy, prowadzimy wojnę z Cesarstwem Bizantyńskim, tak jest, o Królestwo Chorwacji, które jest nam niezbędnie potrzebne do zjednoczenia Słowian. Myślałem, że wojna będzie względnie szybka i łatwa, ponieważ Cesarz Bizantyński jest dzieciakiem i ma gówniane wojsko, ale jednak okazało się, że przyłączyli się do niego sojusznicy, i chłop teraz ma 12 tysięcy. Dostał lekki oklep od nas, my od niego też parę razy. Najciekawsze jest to, że gość jest 1000 pod kreską, nie? I dalej się trzyma. Dlatego, ale też widziałem, że tam jakieś chyba bunty miał. Nie, już nie ma buntów. Ale widzę, że tam ma jakoś... O, wojna wyzwoleńcza. Bardzo fajnie, to mi się strasznie podoba. Niech sobie tam walczą. My mamy, cóż, problemy jak problemy. Cesarzem został cesarz Paweł. Fantastycznie. Wszyscy go nienawidzą. Frakcja, tutaj mamy frakcję wolnościową. Już udało mi się tam trochę pokombinować, żeby się tak strasznie na mnie nie gniewali. No ale cóż, sprzedałem wszystkich więźniów. Tak jest, jakich miałem. Okupy powpadają. Będzie trochę kaski. To myślę, znowu się muszę trochę poprzymilać. Nie mogę sobie pozwolić w ogóle na taką akcję, żeby mi się to stado bawołów tutaj zbuntowało, bo będzie po prostu kicha. Dobra, poprawimy sobie po pierwsze z tobą, gdy dostaniesz podaruneczek. Bardzo ładnie. Kogo tu mamy następnego? Tobie byśmy wysłali sobie podarunek, tak żeby mnie zbankrutował i będzie wszystko względnie ok. Tobie wyślemy podarunek, chłopie. I ty też, ile ty masz armii? Masz 3000, no. Razem jesteście upierdliwi, tyle wam powiem. Dobra, podarunki wysłane, jesteśmy w tym samym miejscu, przynajmniej sprzedaż się opłaciła więźniów. Dobra, przekonaj do siebie hrabia Czcibor, który ty jesteś? Aha, ty jesteś ty, ciebie przekonujemy. No dobra, dobra, będziemy próbowali, co z tego wyniknie, zobaczymy. A póki co mamy wojnę do wygrania. Oblegamy co nieco, ale musimy oblegać więcej, tak jest, musimy więcej oblegać, moi drodzy, musimy to ogarnąć szybko, żeby zakończyć tę wojnę i łyknąć tę cholerną Chorwację. I myślę sobie, dobra, ja tu mam całą tą armię na kupie, a to jest niefajnie, że ona jest cała ta armia jest na kupie. Jajce, hrabstwo Doni kraju i tu jest jajce, tak, poważnie, no okej, okay, dobra. Nie będzie, że to się tak nazywa. Tu jest baronia jajce. Dobra, będą jajce. Będą niezłe jajce. Wy tam ruszajcie. Ja muszę uważać ciągle na próbujące mnie upulować armię właśnie sojuszników Bizancjum, jak i samą armię Bizancjum. Najęto zakon święty. Hrabia, aha. Wezwał zakon wojownicy Peruna. A dlaczego mi się wydawało, że przecież ja miałem ten zakon wynajęty? No spoko, okej. Okay. Aha, no tak, bo ja straciłem patronat nad nimi. No dobra, może tak być. Dobra, wy spadajcie stamtąd. Czekajcie, co tu się dzieje? Tu jest bieda, tu jest bieda, tu jest ok. Muszę mieć jakiś taki szerszy luk tu na to wszystko. Tu się pojawili ci, żeby mnie znowu nie wgnietli. Nie, 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 panie hrabiu. Idź pan w cholerę. Dobra, ja tu poprzekonowałem tych gości. Czekajcie, ci ogarniają tam. Zagrzeb w stanie oblężenia. Chwila, moment. Pauza. Dziękuję bardzo. Zagrzeb. Zagrzeb jest tutaj. Dobra, zaraz wam tam dokopiemy. I ogarniemy się i będzie gitara. O co chodzi? Ja chciałem luknąć na tą frakcję. Co tu jest? Guzik. Jest z pętełką. Spadajcie na drzewo po prostu. Poprzymilałem się i jest spoko. Ale musimy zakończyć tą wojnę, bo jak jej nie zakończymy, to nam po prostu minusy ogromne w opinie będą wpadały. Dobra, chłopaki. Wy jesteście najbliżej. Próbujecie upolować tą armię. Co wy na to? Piszecie się na to? Bo ja bym był bardzo smutny, jak im by się to udało mi przejąć. Kurde, i znowu się zacznie gonitwa. Dobra, mamy ich. Dostępny atut zarządzania. Świetnie. To cieszy. Potrzebujemy kasy. Kontrybucja jest. Więcej pieniędzy. Dobra, tą armię tam oklepiemy. Pyk, proszę bardzo. Dobra, chłopaki, wracacie. Baronia. Jedna. Ty wracasz tutaj. Was tu muszę rozdzielić. Was tu jest, chłopaki, za dużo. Co tu jest? Warbas. W Warbasie jest baronia. Dobra, to będziemy mieli to. Tutaj jest to, a tu mamy to. Jak tu się nazywa? Baronia Soli. Dobra, chłopaki, wyjdźcie do Soli.
Co dalej? Część z was muszę dać tutaj na przykład, żebyśmy nie otrzymywali tak ogromnych strat, a tu w ogóle nie mamy nawet nie mamy czempiona. Bardzo niefajnie, tak nie może być. Czekajcie, oddalmy mapę, rzućmy okiem, co tu się dzieje. Spokój, spokój, spokój. Jak ci chłopie idzie? Powiedz mi, dostajesz w dupsko? Tak sobie. Broni się broni, ale i tak jest ok. Kim ty jesteś, chłopie? Aha. Takie psi. No dobra. Stary, super. Fantastycznie. Może w tym całym pieprzniku. Spadaj na drzewo. Właśnie, mam jakichś więźniów. Pewnie, że tak. Ja muszę sprzedawać tych więźniów, bo potrzebujemy kasy. Chociaż i tak jesteśmy na plusie. No tyle dobrze. Czekajcie, co tu się dzieje? Co to jest za armia w ogóle? Jest wroga do mnie, ale to jest chyba armia walcząca z książę Jasper Lotharingia. Wojna wyzwoleńcza, okej. Okay. Dobra, oni sobie tu mogą dreptać. Inwestycja w Nowogród, fantastycznie. Udane przedsięwzięcie biznesowe, 75% szans. A dlaczego by nie? Udane, bardzo poczekajcie. Tu widzimy znowu zbliżają się wrodzy wrogowie. Ale nie powinno być z tym problemu. Tutaj jest co? Są się Zagrzeb, Strumica. Gdzie jest Strumica? Aha, no ale dobra, wy tam tylko przejeżdżacie, także lata mi to koło Kalafiora. Czekajcie, ja muszę się rozejrzeć. Aha, kolejny sobie najął zakon. Tu idzie 4000, więc nie będzie problemu. Was muszę dobić. Was dobijemy, kim was dobijemy? Tu byśmy kogoś wzięli? Nie, ja myślę, że wy bylibyście najlepsi do tego. Ja was w ogóle tu muszę... O tak, no proszę bardzo, znowu bez czempiona. Mamy tu kogoś ciekawego. Książę Sędzimir, dawaj stary. Tak to zrobimy. Co dalej? Wy oblegacie, wy nie oblegacie, wy nic nie robicie i wy nic nie robicie. Dobra, spróbujmy to w ten sposób zrobić. Nie możemy sobie pozwolić, żeby mi tu oni cokolwiek przejmowali. Tak nie może po prostu być. O, dobra stary, możesz wrócić. Tutaj kolejnych, o, was wyślemy tam, żebyście się regenerowali. Wy macie co? Wyniszczenie. Dlaczego wam wpada wyniszczenie? Bo nie powinniście stać w tym miejscu. Wy pójdziecie tutaj. Jak jest? Jak jest? Nie jest najgorzej, nie jest źle. Dobra, jedziemy dalej. Musimy zdecydowanie przejąć... Chyba za książę zapoczątkował... Boczną... Co? Linię boczną świnka. Stary, poważnie. Ród świnka. Nie mam po prostu pytań. Tyle wam powiem. Dobra, ja już widzę, że frakcje się... dobra. Gitara. Nie będzie źle. Wy co? O, okej. Wy tu się już odniszczujecie. Tu źle zrobiłem, bo tu wrzuciłem dwie armie. Tak nie może być. Wy się cofnijcie za granicę. Co tu jest? O, super. Znowu niebezpieczna frakcja. Kurde, za długo się nacieszyłem tym świętym spokojem. Wiecie, o co chodzi? Kurde, może ja bym ucztę strzelił. A czemu by nie? Trochę nam stres spadnie, to raz. A dwa, może ich trochę udoburchamy. Może nie będzie tragedii. Witajcie przyjacioły. Zadanie przerwane. Nie wiem dlaczego, moja droga, ale co nie zmienia faktu, że możesz nadal nawracać. Kabarska. A czemu by nie? Nawracaj. Moja droga, nawracaj. To cieszy. To cieszy bardzo. Czekajcie, a czym się zajmuje sprawy krajowe? Dobra, ty ogarniasz opinię u wasali i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie będzie źle. Cesarzowa Aleksa zyskuje. Dobra, to nam się też przyda. Czekajcie, bo tam jakaś armia się tłucze. Adelaida, moja córka, no wspaniale. Bardziej mi chodziło o moich wasali i tak dalej, ale... Czekajcie, 7 tysięcy. Dobra, tu się zaczyna robić zadyma, tu nawet nie będziemy czekali, bo oni będą chcieli na pewno uderzyć tu albo tu. Zaraz się okaże. Bierzemy, chłopaki, was. Wy jesteście wolno stojącymi biegaczami. Idźcie, o właśnie, kierujcie się tutaj. Ci się tam zaraz wbiją. Super, wszyscy goście plus 20. Jestem rządnym biesiadnikiem. Dobra, zobaczmy na tą frakcję. Dobra, podskoczyło. Nie ma tragedii. Okej.
co tu będzie? No, tak jak mówiłem. O kurde, panie kierowniku, ale oni brygadę nazbierali. Hello. No i kuźwa, centralnie teraz jak mi się kończą, kończą oblężenia. Co ja tu mam? Ja mam 7, 10, to jest razem 13. Oni tego mają 16. No i ciul, no ja muszę odpuścić całkowicie obleganie. Ja muszę wszystkich rzucić do walki. Będziemy mieli giga straty po prostu. Pracę stres, bardzo fajnie. Ty stary, wbijaj, tam nawet nie czekać. Czy wszyscy idą tam, gdzie powinni? Zapraszam tutaj. I co z tego wyniknie? Zaraz zobaczymy. Organizacja frakcji. Aha. O co chodzi? Aha, mogę ich zignorować. Zyskujesz 100 doświadczenia w ścieżce zarządzania. Wydajemy 150, zyskujemy stres. Frakcja wolnościowa traci 50 niezadowolenia. Każdy członek frakcji wolnościowa zyskuje o tobie opinię. 90%, frakcja nie ulega moim słowom. Wydajesz 150, aha. Aha, dobra. Jak byłbym zajebistym dyplomatą, to bym sobie z tym poradził. 10% mam, że w ogóle coś ta frakcja zrobi. Co tu jest? Płacisz 300 wyksięciu jak się. Frakcja wolnościowa traci niezadowolenie. Nie, tu my ich nie chcemy jeszcze bardziej rozsierdzić. Mógłbym ich na razie olać, ale mógłbym też zrobić w ten sposób. Dobra, zróbmy tak. Będziemy mieli przynajmniej spokój na jakiś czas z wami. Dawaj stary, to jest do wygrania. To mamy do wygrania, to mamy wygrane. Bardzo ładne zwycięstwo, mój drogi. Poziom religijności nam już skoczył, tak? Już jesteśmy ikoną religijną, zajebiście. Dobra, jakich tu mamy więźniów w ogóle do sprzedania? Ciebie, chłopie, spadaj na drzewo, kasa się przyda. Czy coś tu mamy? Nie, dobra, to mnie nie interesuje. Dobra, chociaż jedno oblężenie z tego wyjdzie dobre. Idź, chłopie, tam. Ja was muszę wszystkich trzymać blisko. Właśnie przez takie akcje, kurde. Wystarczyło totalnie chwila nieuwagi i byłaby dupa blada, nie? Byłaby mega lipa. Z tego wszystkiego. Dobra, wy się wycofajcie. I chodzi o was. Tak, o was. Wy się musicie, chłopaki, zregenerować. To zdecydowanie, bo was już jest bardzo mało. Przekonaj do siebie. 64%. Dobra, próbujemy. Zyskał opinię. Świetnie. Dobra, chyba z frakcją będziemy mieli spokój. Wypad. Nikt mnie nie będzie rozpraszał. Żadnych romansideł ani takich rzeczy. My tu mamy, kurde, wojnę do wygrania, nie? Tylko o. Dobra, przejęliśmy to. Super. I tu idzie sobie znowu ta cholerna armia. My im bez problemu nakopiemy. Gdzie my musimy stanąć? Stajmy. Cofnijmy się nieco. O, właśnie, jest 11 tysięcy. Tu jeszcze dochodzi następny. Dobra, ty ich przejmiesz tam. Stary, ty się wycofaj tutaj. Dobra, oni tam walczą. Pozdrowienia, mój seniorze. Co się stało? Aha, dobra, zaproszenie. Może tak być. Tutaj bez problemu wygramy. Tu was będę musiał przetrzebić. To na pewno. Dobra. Tych mamy z głowy. Najmniejszą armię właśnie. Tu bym zostawił, żeby się oblężenie ulało. Wiecie, o co chodzi? Nie tak chciałem zrobić. O, dobra. Robimy to tak. Chłopaki, wyruszacie tutaj. Wyruszacie też tutaj. Co mi tam jeszcze zostało? Wiecie, aha, dobra, wyście się ruszyli. Spoko. Wy do boju, chłopaki. Wy tak samo i to 1400 też, a reszta, ten z tych 700 tam zostanie. Co jest do cholery jasnej? Przywódca, chłopie, jak to jest, ruska, kabarska, frakcja populistyczna? Really? Walcie się, kuźwa, w ogóle, idź pan w cholerę. Jakie tu w ogóle armie stoją? 19 tysięcy, to jest stado biedaków. Nic więcej. Dobra, przyatakujcie tam. Kogoś wyłapiemy na pewno.
My Roman, no ja chyba nawet wiem, gdzie to jest. No właśnie. Tak myślałem, że to tutaj będą te zadymy. 9000, 2000, no nie są to jakieś straszne armie, ale w tak cholernie gównianym momencie to się wydarzyło, że aż słabo. Czy ja mogę coś tutaj przywołać jeszcze? Kurczę, no oddziały specjalne nie za bardzo. Tu mamy, czekajcie, jak jest zakon? O, proszę, proszę, jak zajebiście. Chodźcie, zatrudniłeś już inny zakon. Aha, czyli mogę mieć tylko jeden. Słabo. No dobra, ale co zrobisz? Czekajcie, to ci tutaj to trzymają, tak? Na razie tam ruchu jakby nie ma żadnego. Dobra, tu żeśmy to ogarnęli i jeszcze was bym dopadł. Co wy na to? Cieszycie się? Też was tu naklepię. Świetnie. Aha, dobra. I my robimy tył zwrot, ziomy. Dawajcie tam. Dotarł mi tutaj, o. A ci tu, dobra, mamy ich. Super. Czekajcie, my przejmujemy co? My przejmujemy to i to też by się przydało przejąć. To jest tak, pierwsza z góry. Wyjdziecie chłopy tu. Reszta tak jest, reszta niech tutaj dołączy. Ile tu w ogóle to oblężenie będzie trwało? 4 lata. Super, po prostu genialnie, nie? Cieszy mnie to mega niezmiernie. Pytanie jest takie. Utworzyć tytuły mnie nie obchodzi. Czy ja bym mógł... Nie, zażądać zapłaty też nie za bardzo. Czekajcie, ja muszę ich ogarnąć, bo jak oni mi to zaczną oblegać... No właśnie, oni już to przejmują. Tak nie może być. Co by tu zrobić? Kurczę, 72%. Jak oni 4 lata to mają zamiar oblężać, bo tu 21 miesięcy już lepiej wygląda, ale no bidnie, bidnie i słabo wam powiem. Ile ja... Czekajcie, to może bym zrobił tak. Tu mi się dzieją zadymy. Zróbmy to tak, że was damy tu. Wystawimy sobie wszystko. Nie wiem, ile was w ogóle będzie. To po pierwsze. Chyba nie za dużo. Dobra, to był świetny pomysł, wam powiem, to był ruch po prostu delicious, tyle wam powiem, tak mi to poszło, dobra, czyli z mojego genialnego planu guzik wyszło, 4 lata, dobra, 16 miesięcy, słuchajcie, co tu się dzieje, to są biedaki, was tutaj bym odciągnął, czekajcie, bo tu mamy, o właśnie to, Wodewico, to jest tutaj. Też jakieś małe zadupie. Chłopaki, wy to też możecie przejąć. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Baronia przejęta. No ja wiem, ja wiem. Ja wiem, że mi tam przejęli. Ile on to będzie męczył? Też 3 lata. Matko, co za oblężenia. Dajcie spokój, nie? Tarsyn, to jest wszystko... Tak jest, to jest wszystko przez buntowników. Kasę, no niby najemnicy. Jak tu wyglądają najemnicy? A Boże, nawet mnie bardzo nie stać na nich. A mają biedne, biedne ilości wojska i to mi w ogóle w niczym nie pomoże. Zakony święte. Czekaj, was mam, co? Okej. Okay. Dobra. Oblężenia idą. Czekajcie, tu się znowu zbliża jakaś armia i ona chce naklepać pewnie tym. My zrobimy tak, was zabierzemy i wy dołączycie tutaj do nich. Postaramy się to jakoś, jakoś ogarnąć. Dobra, oni idą gdzieś tam. Okej. Okay. Spróbujmy one more time. Najmniejsza ekipa. Wypad do domu, się regenerować. Co tam jest jeszcze? Was, wy tak samo. Jedźcie się regenerować. Bo mamy zbyt duże straty. Myślę, że będzie. Co nam tu wpadnie? O, też nam się to przyda. Proszę bardzo, będzie więcej kasiury. Pewnie, że więcej kasiury. Dobra, to mi się podoba. Teraz to ma... nabiera to kolorów. Możemy zażądać opłaty. Dawaj pieniądze, bo są mi teraz mega potrzebne. Mnie chcę wypowiadać. To mnie nie obchodzi. I teraz tak... Dobra, tak blisko tam nie będziemy tej armii wystawiać, bo to jest bez sensu. Weźmiemy sobie was, postawimy tutaj. Wystawcie co się da.
co jesteśmy w stanie tutaj ogarnąć. Aha, oczywiście dałem dwie armie w tym samym miejscu. Weź chłopie się ogarnij. Twój radny umarł. Świetnie. Mój kanclerz. Potrzebujemy kogoś porządnego na kanclerza. Tak. Ty mnie lubisz, to bardzo fajnie. Ty masz bardzo dużo. O. Bardzo dużo i to mi się podoba. Zwiększenie 0,52. Tak jest. Ok. Takiego kanclerza to ja szacuken. Wiecie, o co chodzi. Dobra, oni tam walczą. Nie idzie im to najszybciej. To nawet też spoko. Ile, czemu tak wolno mi idzie regeneracja armii? Ja się zapytuję tutaj. Chłopaki, weźcie się, ruszcie z tymi oblężeniami. 17 miesięcy, tobie chłopie zostało 11-12. Wy ledwie się tam możecie przebić z tego, co widzę. Masakra, nie? My robimy to tak. Niech ta armia będzie jakaś sensowna. Odessa w stanie oblężenia. Dobra, jeszcze dajemy radę. Wy się wystawiacie, spoko. Zadanie ukończone, niska kontrola, niedostatek szeryfów, no tak bywa. Czekajcie, jakieś zadanie mi się ukończyło, które? Promowanie kultury. A dawaj ziomuś tu. Promuj kulturę. Promuj ile tylko się da. Dobra, czy wam to idzie teraz lepiej? Dobra, za 6 miesięcy to ogarniemy. Oni, nie wiem, cisną na stan strasznie, widzę. Dobra, przekonujemy go dalej do siebie. I co to będzie? Trwa najazd. Jakiś ksiądz, chłopie, idziesz w ogóle. Ej, daj spokój. Idź pan w cholerę. W ogóle, czekajcie, bo tu mam jakieś spadki. O co tu się rozchodzi? 14 tysięcy. Czy oni mi... oni mi chyba gdzieś tu wjazd zrobili. A, tu coraz większa armia idzie. To będzie słabe po prostu. To będzie słabe to, co się tutaj dzieje. O, tu kto tu w ogóle, co to tu jest za wojna? Ziom, z kim ty masz wojnę? Król Ludowit, Włoszczyzna. No i niedobrze, niedobrze wam powiem, ale to trzeba ogarnąć. To się musi dać ogarnąć, nie ma takiej opcji, żeby nie. Dobra, tu naciera dość spora armia. Muszę uważać. I oczywiście ona naciera w momencie, kiedy mi już nawet dość sensownie idzie oblężenie, tak? Tu mamy 18 dni. Wspaniale, tu mi zostało 4 miesiące. Jedno oblężenie na pewno tam skończycie. Mam nadzieję, że będą chcieli uderzyć na to wojsko. I na pewno na tą armię będą chcieli uderzyć. To jest więcej niż po prostu pewne. Dobra, was musimy rozstawić tutaj blisko, blisko, blisko bardzo. Tyle wam powiem. Dobra, wy sobie możecie nawet stanąć tam. Ile tu są? Tu są 3 miesiące. Tu mamy 11 dni. Chłopaki, ogarnijcie się. Radny mi umarł, świetnie, bardzo fajnie. O, kanclerz, kurde, dobrze, miałem zajebić tego kanclerza, bo musiał se chłop umrzeć, nie? 25, ty zostajesz chłopie kanclerzem. Musisz mi tam udobruchać tych moich wasali. Dobra, wy jedziecie tutaj, wy robicie tu. O, jest, oblężenie wpadło, super. Wy chłopaki jedziecie tam. Bo tu się zaraz zaczną, o właśnie, tu się zaczną dymy. Wy wpadacie tam. Wy się ogarnęliście, to świetnie. Też byście tutaj wpadli na imprezę. Ile tobie chłopie zostało? 24 dni. Jak to tu wygląda? Dziesiątka, będziemy mieli 14. Powinno się udać. Mam tylko taką cichą nadzieję. Czekajcie, tu mamy siódemkę na 4. Plusen jeszcze nasz tysiak tutaj doskoczy. I tu jeszcze idzie 3,5. Dobra, ty to ogarnąłeś stary, więc galopem po prostu, galopem. To będzie wszystko... dograne na milimetry, że tak to ujmę. Chociaż dobra, będzie spoko. Spoko, żeśmy ich tu oklepali. I oblężenie nam też powinno wpaść. 73, ok. Sojusznicy padli. Dobra, żyjemy, dajemy radę jako tako. Frakcja, niebezpiecznie. Na wojnie, tak ja wiem. Kto jeszcze? Frakcja wolnościowa. 11 członków. God damn it. Słabo, słabo i nędznie. Kończcie, chłopy, to oblężenie. Zlitujcie się. Bo to jest po prostu jakaś masakra, nie? Dawaj pierwszych z góry. Idźcie im tam naklepać. A, tak jest. Dobra, teraz zaraz będziemy mieli. Tak, mamy. Dobra, teraz już wszyscy jadą. Weźcie, spadajcie stąd, wyjedźcie tam. Ja widzę, że on mi chce wyłapać tą armię.
57% buntownicy. Dobra, nie jest źle. Chodź ziom, chodź, 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 chodź gościu, chodź, 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 dawaj tę swoją cholerną armię. Ma się totalnie... O, twoja kultura odkryła manoralizm, super. Moja chwała jest powszechnie znana, to cudownie po prostu, tylko brakuje mi totalnie armii, tak? Czekajcie, co tak, co oni tu, co tu się stanęło? Innowacja, manoralizm, tak jest, czas znoszenia budowli, super. Co byśmy tu potrzebowali? Kontrakty feudalne, prawo do bicia, przyrost rozwoju, przywileje, o, to też by nam się przydało w końcu. Miesięczne prestiże, prędkość na morzu, co tu mamy? Podkowy, prędkość ruchu, a to też by nie było głupie. Wielkość pułków zbrojnych, o, dobra, jedziemy z tym, to nam się przyda, tylko 26 lat i już to mamy. To będzie raz, dwa, trzy, wiecie, i mamy to pochytane. Dobra. Wyłapaliśmy tę armię. Czekajcie, bo coś nam tu jeszcze ucieka. My nie chcemy, żeby nam tu coś uciekało. My to po prostu chcemy dorwać. Tę bandę pokrak. Dobra, zrobimy teraz tak. Jedziemy się pozbyć buntowników. W trybie wręcz natychmiastowym. Odpuszczę na razie cesarstwu. Oni tam sobie będą musieli oblegać to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Możemy tutaj zażądać zapłaty. Dawaj pieniądzory, chłopie. Więźniowie. Pewnie, że tak. Hrabia Viola. Dawaj stary pieniądz. My chcemy pieniędzy. Dobra. I moja armia rusza tam, gdzie ruszać powinna. Dobra, oni teraz się tu będą bujali. Więc jakoś szybko tego nie przegramy. Muszę się pozbyć buntowników. Bo oni tu robią zbyt duże dymy. Fortuna wolnego człowieka. O co tu się rozchodzi? Co to jest? Poziom kontroli? Nie za bardzo. No dobra, niech będzie, że tak. O, kolejna trybucik nam wpada. Super. Co tu mamy? Utrzymanie zbrojnych. Można podjąć obligowanie poddanych, a później jest miesięczny dochód za każdy poziom stresu. Dobra, zrobimy na razie tak. Dawaj, dawajcie chłopaki moje złote. Jesteście, o właśnie, teraz jesteśmy na mojej ziemi. Zrobiliśmy sobie taką ładną przechadzkę i nam się zregenerowała armia. Teraz będziemy oczywiście tracili w wojnie z Bizancjum. O, czekajcie, bo tam się jakieś zadanie ogarnęło. Gleb nie będzie pracować nad zadaniem nawrócenia hrabstwa. Stary, dlaczegoż? W ogóle, dlaczego ty masz tylko 13, chłopie? Nie ma tu nikogo lepszego. Really? Proszę bardzo, jest Maria, fantastycznie. Mianuj, oczywiście, że tak. Dziewczyno, ty się nadajesz do tego. My się musimy pozbyć Kabarskiej. Z tego powodu, że właśnie oni nam, ta wiara kabarska robi nam całą tę zadymę. Tak jest. Więc po kolei możemy to robić w ten sposób. Jedziemy im tu naklepać. I skończy się po prostu ta śmieszna impreza buntowników. Brak mi słów dokładnie. Dobra, tu żeśmy ich przejęli. Wszystkośmy tu chyba wyłapali, tak? No właśnie, dziękuję bardzo. Tyle w kwestii wojny. Panowie, teraz zawracamy kulturalnie i jedziemy robić to, co było trzeba zrobić, czyli naklepać Bizancjum. Jak najbardziej. Oni tu ledwie co klecą, także nie jest źle. Zanim ja się tam przykulam... O, dlaczego tu nie ma czempiona? Ja się zapytuję. Oni się tu na pewno coś... A chociaż nawet nie, bo ten widzę, że ten stoi nad nim, a tych 24 stara się w ogóle coś zrobić. No, no sorry, nie? Kompetentna negocjatorka, fantastycznie. Właśnie, czekajcie chwilę, bo ja tu wojuję. Ja mam 54 lata, a ja mam następcę, który ma 31 i nie ma, kurde, wafel małżonki. Widzicie, ja przez tą cholerną wojnę całkowicie sobie o tym zapomniałem. Ty, mój drogi, jesteś urodziwy i ty jesteś bystry. Jakbym jeszcze dostał trzecią cechę, do tego, jak cechę herkuliczną, ogólnie tą zbudowę ciała, jakbym miał wszystkie trzy, to możemy wzmocnić ród. Takie coś. Dlatego dobrze byłoby znaleźć zacną panienkę, która ma taką cechę. Owa, choćby nawet ty, moja droga. Krzepka. To jest bardzo fajne. Zobaczmy, kogo tu jeszcze mamy. Zróbmy najpierw tak. Dajmy sobie na zarządzanie. I zobaczmy od góry. No ty jesteś super, jesteś inteligentna, bardzo mi się to podoba, ale to nie o to chodzi. Żeby też kobieta miała wysoki poziom zarządzania.
Jest tu taka, bo widzę, że tu będzie chyba strasznie biednie znaleźć taką kobitę. Urodziwa, nie. No co wy gadacie, że takie same lebiegi są i nikt, żadna nie ma tutaj... A kurczę, tej cechy wrodzonej, no. Fuck, dead. A tak by mi się to bardzo przydało. O, ty jesteś. Boże, ty jesteś stara. Zresztą ten mój syn też nie jest już najmłodszy, nie? 31. Ale jesteś słowiańska prawda, dobra. To można by było... czemu nie? Dobra, jesteś w pierwszej kolejce, masz dychę zarządzania, więc niech będzie. Wyślij propozycję, oczywiście, że tak. O, idealnie. To mi się podoba. Słowiańska, super, dobra, tego się trzymajmy i jest tak, jak powinno być. Dobra, a my wracamy do tego, co ważne, czyli do klepania cesarskiego dubska Bizancjum. O, dobra, moje wojaki już tu się tu zbiegają. Cudownie. To jest wspaniałe po prostu. Jesteście, oni sobie odpuścili, tu im przyjeżdżają jakieś... A kurczę, widzę posiłki, ale takie posiłki to mi mogą naskoczyć. Dobra, właściwie czekajcie, zróbmy to tak. Jak tu już 12 tysięcy zostaje, to wy sobie ruszycie w tą stronę. Teraz mamy wystarczająco dość armii, żeby sobie tutaj jakoś sensownie z tym wszystkim poradzić. Czekajcie, czy ja dalej mam niebezpieczną frakcję? Nie, frakcja sobie już odpuściła, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Tym tu oklepiemy Michę. Dobra, jeszcześmy tam nawet kogoś schwytali. Tak jest. Czy ja mam jakieś plusy z więźniów? Nie, nie mam. Dobrze, to na razie więźniowie sobie zostaną u mnie. Was tu jest 18 tysięcy. Was tu nie może być 18 tysięcy, ponieważ wzdechniecie mi tu po prostu za chwilę wszyscy. Albo zresztą inaczej to zrobimy. Wy chłopaki oblegacie, a wy jedziecie za nimi. I teraz będzie to trochę inaczej wyglądało. Dopadniecie ich nad rzeką? A kurde, niestety zdążyli mi uciec. Ale dobrze, czekajcie, tu idzie jakiś jeden biedak, ten sobie płynie w tamtą stronę. Średnio mi się chce za wami ganiać. Wbijajcie tutaj. Zadanie zakończone. Promuj kulturę. Fantastycznie. Jedziemy dalej. Kultury ciąg dalszy. Tu mieliśmy problemy właśnie z... kurczę, z kulturą ruską, z wiarą kabarską, więc myślę, że to byłoby trzeba... Jak najbardziej wszystko tutaj zmienić na polską i na słowiańską prawdę. Tego się trzymajmy. Dobrze. Wy jesteście tutaj. Ja waszą część w ogóle wezmę stąd. Co wy na to? Tu mamy baronia. O. Tu was rzucimy do tej baronii. Jaką tu jeszcze mamy baronię? Nie chciałbym was za bardzo rozciągać. O, ale wy możecie jechać tam. Jak najbardziej. Bo widzę, że to odbili. Czekajcie, jakaś utworzono frakcję. Chłopski motłoch i estońska asaturuańska frakcja populistyczna. Kocham takie w ogóle frakcje, to jest super. Pokażcie, żeś mi te frakcje. Kto tu jest? Chcę tytułu Imperium Południowo-Bałtyckiego. Tak, ten gość po prostu kosi, nie? Czego ma takie minusy? Dla niego wojna ofensywna na minus 76. No to jest po prostu mistrzostwo świata. Tak jest srogo, że szok. Ale dobra, jak to jest jedyna frakcja, to ty chłopie masz. Ty masz tysiaka, ty masz 500, dziękuję bardzo. Także tyle w temacie, jeśli o was chodzi. Sąsiedni władca przegrał wojnę, to mnie nie obchodzi. Ja byłbym zaszczycony, jakbyście ogarnęli mi te oblężenia, naprawdę. Sekret ujawniony, to mnie nie interesuje. Frakcja została rozwiązana, też super. Wy to oblężycie, spoko. Najęto zakon. Sąsiedni władca przegrał wojnę. Dobrze. Jak to tutaj wygląda? No już nie najgorzej. Teraz to już wygląda sensownie, ale kurde, żeśmy natracili ludu. O, moja cesarzowa się przekręciła. Spoko. Bardzo spoko. Właściwie do żony ja niekoniecznie potrzebuję. Chociaż czemu by nie? Słowiańska prawda. A nie, to jest jakaś szprotawa jesteś i tak dalej. O... I to jest potencjalny sojusz. A właściwie? Dlaczego by nie? Utworzono sojusz z król Hartwig. Super. Chyba, czy ja mogę wezwać go teraz? Co tu jest? Żądanie wolności do mojego seniora. Że co? Kto? Chłopie. Że który teraz? Weź. Aha, dobra. Wiecie, ale to spierdzieliłem. Ja myślałem, że to o tamtą frakcję chodzi i się nie popatrzyłem. Przecież tu jest dym, co nie? Co tu jest? Frakcja wolnościowa rozpoczyna wojnę. Zajebiście, stary.
Teraz no genialnie, po prostu to jest coś mega, nie? Chyba nie mam wyboru. Tracisz 20 po strachu, otrzymujesz prawo niezależni wasale. Wydajesz. Frakcja wolnościowa zostaje zniszczona. Jakbym ci to chłopie. Tak, nasze czas, aby na starożytne nie wydawały prawa do swoich wasali. Tak, to jest żądania frakcji wolnościowej, tak? I twoimi żądaniami, chłopie, jest co? Że co? Wy wszyscy niby zostaniecie wolni, tak? To mi chcecie powiedzieć? Chłopie, nie ma wyboru. Fuck off i tyle wam powiem. Frakcja wolnościowa rozpoczyna wojnę. Wspaniale. Bo się zagapiłem. To jest akurat totalnie moja wina w tym momencie, ale. Dobrze, zbierz wojska. 14 tysięcy. Nie ma dramatów. Wiem, że ja mam wolne stanowisko teraz. Kto mnie tutaj najbardziej względnie nie lubi? Dobra, idź chłopie, ty. Zostań gdzie jesteś. Dobra, i zaraz musimy popatrzeć, co tu się odbywa teraz. Oni mają 31 tysięcy. Jebitnie po prostu. Super, wspaniale i w ogóle cieszy mnie to w opór. Ja mam sojusznika, tak? Słyszałem. Tak jest, mogę wezwać króla. Królu, ty masz całe 4000. Wybierz wojnę. Oczywiście wojna wyzwoleńcza. Wezwę cię do wojny, co ty na to? Więźniowie mnie teraz nie obchodzą. Dobra, jakoś sobie z tym trzeba poradzić. Oni mają mega armię. Jakby na to nie patrzeć. I to jest bardzo smutne, a bardzo przykre. Tyle wam powiem. Jakoś to muszę teraz ogarnąć. Mam nadzieję, że król Bawarii jakoś ogarnie temat i jakoś pomoże. Przynajmniej do czasu, aż nie ogarnę cesarstwa Bizancjum. Chociaż widzę, gdzie ty chłopie w ogóle idziesz? W którym kierunku? Odblokować mogę. Spoko. Dobra, to sobie odblokujemy, bo i tak musimy iść w kasę. Dobra. Jak jest? O, to przejmiemy. Kończę oblężenie, tu tak samo. O, mamy 88%, to żeśmy przejęli, 92%. Dobra, chłopaki, ciśnijcie dalej. Tyle wam powiem. Tu jest jakaś wroga armia, to ją rozdepczemy. Co wy na to? W ogóle wy nie macie żadnego dowódcy. Dlaczego? Ty pójdziesz tutaj, chłopie. 7000. Was w ogóle myślę wycofać. Chociaż nie, nie w tym momencie. To jest zły pomysł. Wyjdziecie tam. O, wyjdziecie z des. Oho, no już tu się impreza zaczyna zbierać. O, i oni sobie tutaj walczą. To świetnie, że sobie walczą. Zaraz ich tu dojedziemy. Obydwie wrogie armie. Któryś tu dopa. O, właśnie, ale was ładnie dopadłem. To mi się podoba. Czekajcie, bo teraz widzę dalej 92%. Czekajcie. Aha, tu żeśmy im naklepali. Dobra. Jakaś armia się tu do mnie zbliża? No niekoniecznie. My będziemy oblegali to. I oblegamy to, ale aha, po was tu jest kurde za mało, tak? Was połączymy. Też dostaniecie może jakiegoś dowódcę, co? No ja myślę, że to byłoby bardzo fajne, żebyście mieli jakiegoś dowódcę. Was muszę zdecydowanie rzucić do kraju. Żebyście się zregenerowali, no. Bo to wygląda dość biednie. Dość biednie i smutno. Wy to będziecie oblegali 19 miesięcy, wspaniale. Jak do tego czasu nie zarżną mnie moi wasale, to będzie naprawdę cudownie. Tak, stary, ty stoisz sobie tutaj. Bardzo mi się to podoba, nie? Zwłaszcza, że ty mi masz pomóc jakby w tej wojnie, a nie tamtej, ale dobra. Ty będziesz czekał teraz, aż ja czegoś nie zrobię. Okej. Baronia Kraków zdobyta przez wroga. Fajnie. Ja zapomniałem, że ja tam siedzę, nie? I oni mnie mogą dopaść. Jak to wygląda w Baronii Kraków? Ile wy tu macie? 9 tysięcy, 5 tysięcy, no wszyscy są tutaj. A jej, ciężka sprawa wam powiem. Kurde, no najlepiej byłoby zakończyć już tą wojnę cholera z Bizancjum. A idzie to jak krew cholera z nosa, nie? 3 miesiące. 3 miesiące, okej. Okay. To mnie nie obchodzi. Stary, ty tu jesteś. Aha, ty nic nie robisz. Nawet nie pomagasz. O, dobra, wy to już kończycie. Byłoby bardzo miło z waszej strony, jakbyście to ogarnęli. Chodź, stary, zrozjedź tych gości. No, dawajcie, przecież ja widzę, że to już mamy prawie, nie? Jeden cholerny procent, tak? Really? Ajej.
Masakra. Już bym się najchętniej, wiecie, stąd zwijał, ale muszę, kurde, 11 miesięcy. I mamy to, nie? Wy się możecie wycofać. Właściwie to wy możecie zostać w odwodzie. Już się zacząć... wy to już w ogóle możecie wjechać tam do domu. Kurde, czekajcie, bo tu się dzieje dym. 8 tysięcy. Was wycofujemy tu. Jak coś, to wy będziecie walczyć, ogarniać ten temat. Chociaż ciężko, ciężko to widzę. Tyle wam powiem. Muszę patrzeć. 1% i mamy tą przeklętą Chorwację. Nie wiem, jakim kosztem. Tyle wam powiem. Tak jest, dobra, to damy. Nie wiem, jakim kosztem. Czy uda nam się w ogóle wygrać z wasalami? Czy zdążę? Mam minus 55% w tej wojnie, tak? No bo jeszcze nic tam jakby nie zrobiłem. Tutaj jest całe 7 miesięcy. Wy chłopaki, wbicie tu. Pomóżcie im w tym, co? Na pewno nam to w jakiś sposób pomoże. Ja patrzę tu, co tu się dzieje. Tu jest całe to księstwo. To jesteś, chłopie, ty. Dobra, ja muszę skompletować tam pełną armię. To nie może być tak, że zostaniemy z niczym. Ja muszę się odstresować. To już tak swoją drogą. Wypraw ucztę. O, właściwie czemu nie? Zawsze to lepsze niż nic. Uczta, zgromadzenie. No i reszta wkurzonych wasali sobie odpuści. Zyskujesz stres. Nie, ja nie chcę żadnego stresu. Burmistrz Konrad zostaje moim rywalem. A burmistrz to sobie może. Jaki książę, chłopie? Ty kim ty jesteś? Wszyscy się dowiedzą twojej zbrodni. Tak jest. Żegnam. Czekajcie, bo tu jakaś armia. O Jezu, panie. Zostaje za dużo. Tak nie może być. Wy spadacie, żeby nie narobić nam strat. Już na dzień dobry. Do następnego. Opinia podskoczyła. Okej. Okay. No, w końcu. Kurde, wafel. Wymój żądanie. Oczywiście, że tak. Żegnam, cześć. No tak, no oczywiście mamy giga, mega przerost po prostu, ale co nie zmienia faktu, że zaraz to komuś przekażemy. Dam całą tę Chorwację w trzy cholery. Dam tą Chorwację komuś, jakiemuś księciu, nie wiem, tworzymy sobie tu kogoś i tak dalej, nie będzie z tym problemu. Ale, moi drodzy, jest większy problem, będziemy musieli chlastać się z wasalami, jest ich dość sporo. No armię mają praktycznie porównywalną do armii cesarskiej, także co z tego wyniknie, nie wiem, ale na pewno dowiecie się o tym w następnym odcinku. Bo w tym to byłoby, moi drodzy, na tyle. Mam nadzieję, że podobała wam się wojna z Cesarstwem Bizantyńskim, dotarliśmy do jej końca zwycięsko, niestety z przeszkodami w postaci buntowników, a teraz już zbuntowanych wasali. Także zobaczymy, co będzie w przyszłości. Jeśli odcinek wam się podobał, pamiętajcie, zostawcie coś po sobie, łapka, subek, no i oczywiście wasze komentarze. A jeśli chcecie ze mną pograć, czy też pogadać, wpadnijcie na mojego Discorda, do którego link macie oczywiście pod tym filmem. Także trzymajcie się, do zobaczyska, hej!